Kiedy w II wieku przed naszą erą państwo rzymskie podbiło obszary antycznej helady, starożytni Grecy szybko zafascynowali się osiągnięciami greckiej kultury, sztuki, literatury czy architektury, adaptując je na potrzeby swojej własnej cywilizacji. W ten sposób zaczął następować powolny, aż systematyczny proces hellenizacji świata rzymskiego, w wyniku czego. Państwo rzymskie zaczęło przejmować coraz więcej z greckiej architektury, rzeźbiarstwa, kultury czy literatury, sprawiając, że wiele dzieł literackich czy architektonicznych świata rzymskiego bardzo mocno przypominało dzieła tworzone przez starożytnych Greków. Można więc powiedzieć, że w pewnym sensie Grecja zaczęła stopniowo podbijać pod kątem czysto kulturowym Imperium Romanum. Zaszczepiając w Rzymianach fascynację antyczną Helladą, do tego stopnia, że nawet greccy niewolnicy cieszyli się o wiele bardziej uprzywilejowaną pozycją niż niewolnicy innej narodowości, obsadzając często kluczowe dla życia starożytnych Rzymian stanowiska, takie jak nauczyciele czy doradcy. Fascynacja grecką kulturą odcisnęła trwałe piętno na rozwoju wielu aspektów kulturowych świata rzymskiego, m.in. literaturze. Już w pierwszym wieku przed naszą erą, w schyłkowym okresie istnienia Rzymskiej Republiki, zaczęli się wyłaniać pierwsi wielcy twórcy rzymskiej literatury. Za pierwszego z nich uważa się Cycerona, słynnego rzymskiego mówcę, retoryka oraz filozofa, który stworzył takie ważne dzieła jak O Państwie czy O Mówcy. W obu tych dziełach Cyceron wyrażał swoją fascynację dla ustroju republikańskiego, który uważał za najlepszy ustrój polityczny na świecie. Ostro również krytykował rządy jednostki, takie jak monarchia czy dyktatura, co bardzo szybko postawiło go w opozycji do takich osób jak Juliusz Cezar, Marek Antoniusz czy Oktawian August. Jednakże, pomimo iż stał on w opozycji do osób, które położyły fundamenty pod powstanie cesarstwa rzymskiego, Cycero nadśród swoich przeciwników politycznych cieszył się ogromną popularnością i szacunkiem ze względu na jego ogromną inteligencję, charyzmę i talent retoryczny. Za innego Kluczowego przedstawiciela rzymskiej literatury uważa się Gajusza Cyliusza Mecenasa, który był jednym z bliskich współpracowników Juliusza Cezara i który aktywnie wspierał finansowo wszelkich rzymskich artystów, którzy gotowi byli popierać sprawę Juliusza Cezara. To właśnie przez te jego działania zmierzające do wspierania wszelkiej maści artystów na rzymskiej scenie politycznej, Wykuty został termin mecenas jako osoby politycznej, która wspiera finansowo wszelkiej maści artystów czy twórców kulturowych. Około na przełomie I wieku przed naszą erą i pierwszego wieku naszej ery zaczęli również wyłaniać się inni wielcy rzymscy poeci i literaci. Za najsłynniejszego z nich uważa się Wergiliusza. Autora słynnej Eneidy, która była rzymskim odpowiednikiem Odysei czy Iliady opracowanej przez Homera. Eneida opowiadała o losach legendarnego Eneasza, ocalałego mieszkańca Troi, któremu udało się przetrwać upadek miasta po wojnie trojańskiej i który był uważany za praprzodka wszystkich Rzymian. Innym wielkim literatom rzymskim tamtego okresu był Horacy, autor wielu satyr politycznych, których wyśmiewał on absurdy rzymskiego społeczeństwa i rzymskiej sceny politycznej, a także Owidiusz, autor liryki miłosnej, w których pisał on różnej maści romansy i listy miłosne które zyskały na ogromnej popularności wśród ogółu rzymskiego społeczeństwa. Przełom I wieku przed naszą erą i I wieku naszej ery był również okresem, w którym rosła wśród Rzymian fascynacja historią i jej zapisywaniem. Za jedną z pierwszych osób, które zaczęły spisywać historię państwa rzymskiego, był sam Juliusz Cezar, który był autorem takich Kronik, jak wojny galijskie, czy o wojnie domowej. W tej pierwszej Juliusz Cezar opisał swoją kampanię wojenną prowadzoną przeciwko Galom, których zwieńczeniem było, była kapitulacja Vencynetoryxa pod Alezją w 52 roku przed naszą erą. Z kolei w swojej pracy o wojnie domowej opisywał on swój konflikt przeciwko Senatorom, którzy byli zwolennikami republiki i którzy stali mu na drodze do przejęcia władzy dyktatorskiej w Rzymie w 1944 roku przed naszą erą. Innym ważnym twórcą historii w państwie rzymskim był Tytus Livius, który był twórcą kroniki zatytułowanej o założeniu miasta, w której opisywał on historię założenia. Samego miasta Rzym i jego dalsze dzieje aż do czasów jemu współczesnych. Podobne dzieła napisał również inny historyk, Tacyt, żyjący na przełomie I i II wieku naszej ery. Napisał on dwa dzieła: roczniki oraz dzieje. W tych pierwszych opisał on historię całej cywilizacji rzymskiej od założenia Rzymu do rządów cesarza Nerona. Z kolei w dziele napisał on o wydarzeniach, które rozgrywały się za jego życia, czyli m.in. panowanie cesarza Domicjana czy Wespazjana. Przełom pomiędzy upadkiem Republiki Rzymskiej a narodzinami cesarstwa rzymskiego był również czasem, w którym zaczęła rozwijać się rzymska filozofia. Rzymianie mocno zafascynowali się dziełami tworzonymi przez greckich filozofów okresu klasycznego czy hellenistycznego, dlatego wielu rzymskich filozofów opierało swoje dzieła o nauki greckich myślicieli. Wśród nich znajdowali się m.in. innymi Lukrecjusz czy Seneca, którzy byli gorliwymi zwolennikami filozofii stoicyzmu. Równie Ważnym filozofem rzymskim był sam Cyceron, który, jak już wspomniałem, był gorącym zwolennikiem ustroju republikańskiego i krytykował wszystkich tych, którzy podważali Republikę Rzymską, m.in. Juliusza Cezara czy Oktawiana Augusta. Za innego kluczowego filozofa. Rzymskiego można również uznać samego cesarza Marka Aureliusza, żyjącego w III wieku naszej ery, co pokazuje, że nawet wśród rzymskich cesarzy byli ludzie, którzy byli niezwykle głęboko zafascynowani nurtami filozoficznymi. Jak więc widać, grecka cywilizacja odcisnęła niezwykle trwałe pieto na rozwoju rzymskiej cywilizacji, która niejako. Przejęła schedę po antycznej Heladzie, sprawiając, że również na obszarach Europy Zachodniej wiele nurtów z greckiej kultury czy filozofii przeniknęły do świata łacińskiego. Grecja odcisnęła również trwałe piętno na rozwoju rzymskiej architektury oraz rzeźbiarstwa, ale o tych konkretnych aspektach rzymskiej kultury będziemy sobie opowiadać dopiero w następnym odcinku. Dziękuję serdecznie za uwagę i do usłyszenia.